Cześć, w tym odcinku będę parodiować Hobby Horsing. Ten film nie ma na celu nikogo urazić, film ma jedynie cel humorystyczny i jakby jego założeniem jest takim, że będziecie się po prostu razem ze mną śmiać. Zrobiłem się wielki cover, ja to oczywiście, bo żeby nie, ustawcie suba i łapkę w górę, to będę wiedzieć, że wam się takie rzeczy podobają. Zapraszam was do odcinka. Hej kochani Hobby Horsiary, z tej strony ja. Dzisiaj przedstawię wam mojego konia Eliskę. Ja i Eliska ma 37 lat i ma, jest rasy fryzyjskie, jest fryzem. I razem się z Eliską będziemy oceniać filmik Jakuba Pateckiego, jak on bierze udział w zawodach hobby horsów, bo ja się właśnie na swoje szykuję. I tutaj przygotowałam sobie hobby horsy i sobie ten, bo my z Eliską będziemy oceniać. Więc zaczynamy, tak? Tak, przejdźmy. Jakiś czas temu Jakub Patecki wstawił filmik, no do miesiąc temu, jak został hobby horsem. Ja jako słynna hobby horsiara stwierdziłam, że ja też to zrobię. Przejdźmy do oglądania. Tutaj Patecki opowiada o tym, że był super sportsmenem, ale mnie to nie interesuje, bo ja chcę się dowiedzieć, on już skacze, więc jakby po prostu zobaczmy, jak mu idzie parkour. A potem ja wam pokażę mój parkour. Wiele dyscyplin, między innymi może to być tor przeszkód, ujeżdżanie albo potęga skoku. Właśnie, trzeba zaznaczyć, że zawsze musimy robić rozgrzewkę, żeby Eliska się nie wywróciła i sobie i żeby sobie kopytka nie złamała, bo to jest bardzo ważne. Przed start. Jednak tutaj Julka pokazała mi, jak to wygląda, co umożliwiło mi lepsze przygotowanie. Kładziesz się i masz wstać. A mam się przeturlikać coś, czy nie? Nie możesz dotknąć ani kijem ziemi, ani rękami. No, tak jak powiedział tutaj Patecki, w sensie pani powiedziała, że nie można dotykać rękoma, no bo wiecie, bo koń musi sam stać. My nie możemy mu pomagać rękami, bo on jest zbyt ciężki. Eliska na przykład waży 189 tysięcy kilo. Dobra. To nie jest takie właśnie łatwe, nie? Bo to jest takie na... Nie jest łatwe! Ja pamiętam, jak na zawodach, jak biegałam, to my mieliśmy rybki. Ja pamiętam, że ja wszystkie założyłam bardzo szybko, ale Asia podbiegła i mnie zrzuciła. Tu właśnie jest pokazane z daleka, nie wiem czemu nie pokazali z bliska, jak jeździ się właśnie w tych wszystkich wyścigach, że trzeba biegać, trzeba założyć na przykład na początku, tutaj tak jak Patecki pokazał, trzeba założyć na początku my rybki, oni co tam kółeczka, ale to jest bardzo ważne, nie możemy o tym zapomnieć, musimy też o tym pamiętać. Tutaj jest pokazane dalej, jak oni skaczą przez przeszkody. Ja wam przypomnę, że na koniec pokażę mój trening, jak on mój wyglądał. Tutaj też widać, jak oni robią slalom. To jest coś takiego, że się skacze z lewej nogi na prawą. Jest ogólnie to bardzo trudne, bo to sprawia jak granie w klasy moich rodziców. I też to było trudne. I też pokazał, że umie w klasy. Ja na przykład bardzo nie lubię slalomu, takiego co trzeba uciekać, bo mi koń, no, Zosia nie umie. Eliska znaczy się nie umie, no. Eliska ma problem z robieniem slalomu wokół. Ogólnie to Patecki chyba 3 różne rundy robi w tym odcinku. Pokażę wam, jak ja robię to wszystko. Czas na wyjście. Żeby wystartować, musisz przekroczyć linię tych pachołków pierwszych, niebieskich, żeby wystartować i wtedy mierzymy czas od pachołków. Okay. Więc najlepiej się rozpędzić jeszcze przed pachołkami. Ty mi mówisz, rozpędzić się. Tutaj potem jak panie tłumaczyły, to one wytłumaczyły, jak to się robi na ujeżdżalni. Bo jak wiecie, my też chodzimy na ujeżdżalni z dziewczynami. My się tam lubimy spotykać, na przykład... Wiedziesz, to jest tylko i wyłącznie twoja kreatywność. Julka na przykład bardzo super jeździ. Uważam, że Julka jest jedną osobą, która lepiej jeździ. Super sobie radzi. O, Ida tu sobie świetnie radzi i widać, że jest super w hobby horsing.
O, widzieliście? Elisce też się podoba. Eliska mnie tak tu siedziała przez chwilę. O, Patecki fajnie skacze. Tutaj fajnie slalomem, wysoko nogi. Właśnie, galop, nie możemy tylko kusować. Hop, hop. Kurczę. Nie. Prawie Patecki się pomylił. Uważam, że ta pani, która jest tam trenerką, jest bardzo niesympatyczna dla Kuby, bo Kuba się bardzo starał, a to był jego pierwszy raz hobby horsing. Także uważam, że ta pani po prostu niesympatyczna. Dobrze, teraz tylko, że Kuba już przejął dwie sytuacje, to zapraszam was, żebyście zobaczyli, jak ja jeżdżę w moim hobby horsingu, także do zobaczenia. Zaraz wam pokażę, jak ja i Zosiu sobie super wrócimy. Pa, pa. No, jak tutaj widzicie, super sobie radzimy z Zosią. Tutaj sobie skaczę przez przeszkody. No, jak właśnie wygląda Zosia. No i hop. No i hop. O kurczę, no prawie mi spadło. Podjęłam się drugiej próby, ponieważ chcę wam pokazać, jak to zrobić dobrze, jako słynna hobby horsiara. Także jedziemy szybko.